Z gminą Kłodzko wiążą nas już dobre relacje. Nasze organizacje i zespoły bywały już w Kłodzku kilkakrotnie i zawsze zostaliśmy przyjęci bardzo gościnnie. Pokazano nam, czym dysponuje gmina, swoje walory historyczne, przyrodnicze. I efektem naszych wizyt w Kłodzku jest dzisiaj wizyta ludzi związanych z oświatą w gminie Kłodzko. To są dyrektorzy gimnazjum, szkół podstawowych, przedszkoli. Nasza wizyta związana jest z taką potrzebą, ale też propozycją wymiany dzieci i młodzieży właśnie z gminy Kłodzko, z gminy Puck. My jako gmina, która jest gminą górską, tak, mamy możliwość zorganizowania wypoczynku w okresie zimowym, ale nie tylko, bo Kotlina Kłodzka również latem jest urokliwa, piękna. Mamy nadzieję także tutaj przy współpracy z panem wójtem, z gminą Puck, do takiej współpracy dojdzie i nasze dzieci będą mogły się również integrować. Gmina Kłodzko to 35 miejscowości, 17 tysięcy mieszkańców, mamy dwa gimnazja, 5 szkół podstawowych, 5 przedszkoli i 2 żłobki. Zdecydowanie macie Państwo bardzo fajnie rozwiniętą tę bazę placówek oświatowych. Są to przestronne, piękne pomieszczenia, służące właśnie rozwojowi tych młodych ludzi. No, państwo, czy w Państwa gminie, tak, jest również większa ilość uczniów. U Was jest ponad 3 tysiące uczniów, gmina wiejska Kłodzko to jest połowa mniej, tak? To jest około 1500 młodych ludzi, tak? Którzy korzystają z edukacji szkolnej. Ja chcę powiedzieć, że gmina Kłodzko nie odstaje oczywiście, tak? Od jakości tej bazy, którą Państwo tutaj nam pokazujecie. Niemniej jednak ona jest w mniejszej skali, na miarę potrzeb, tak, naszej gminy. Szanowni Państwo, macie bardzo atrakcyjne tereny, tak? Możemy Panu Wójtowi pozazdrościć, tak, tych miejsc tutaj. Mam nadzieję, że jeszcze przez jutrzejszy dzień będziemy mogli zwiedzić, tak, i zobaczyć więcej. No, sam fakt, że jesteście Państwo nad morzem, tak, to dla nas, którzy jesteśmy z południowej części Polski, jest to ogromna atrakcja, tak, sama w sobie. Natomiast dla nas góry zawsze są tym elementem, który nas zachwyca i przyciąga. Może oczywiście też cieszymy się, że mamy go bliziutko i leżymy nad tym, ale to stwarza pewne możliwości, daje ten potencjał do współpracy. Zawsze trzeba mieć na uwadze dobro tych, którzy mogą z tego skorzystać. A to są przede wszystkim dzieci i młodzież, które nie zawsze są w stanie ponieść pełnej odpłatności za luksusowe kolonie. Natomiast w tak zwanej wymianie szkolnej odbywa się to o wiele taniej i też z wielką korzyścią dla dzieci. Myślę, że kontynuacja współpracy na bazie i Rytra, i Kłodzka da te możliwości dla naszej młodzieży Poznania pięknych rejonów Polski.